Tu jest numer konta wyświetlony. Jeżeli chcecie wpłacać pieniądze na konto, możecie wpłacać na konto. Jak wpiszecie, że to jest na rzecz kultu religijnego, to wam to odliczą od podatku. Dawajcie hojnie, siejcie konkretnie. Nie byle jak, tylko dużo pieniędzy dawajcie. Im więcej pieniędzy będziesz dawał na królestwo, tym lepiej się będzie królestwo szerzyć. To jest bardzo prosta rzecz. Trzeba walić szmal w królestwo, rozumiesz? A na nowe firanki ci zawsze zostanie. Nie przejmuj się. My non stop walimy w królestwo, proszę ciebie, i na nic tam nie brakuje. Nigdy. Ale firanek nie mamy. No nie, czego nie mamy? Firanek nie mamy, faktycznie. Też mamy jedną, w kuchni się pojawiła jakaś jedna. Malutka. Także możecie śmiało przesyłać. I zachęcać innych, żeby też przesyłali. Zawsze mówię, to jest najlepsza inwestycja. Banki padną, Królestwo Boże nie padnie. Nigdy Królestwo Boże nigdy nie padnie. Ludzie, od kiedy ja się narodziłem z Bożego Ducha i sieję w Królestwo, rozumiecie, my nam naprawdę niczego nie brakuje. Zawsze mamy na dodatki, zawsze. Mamy na to, żeby ludziom pożyczać, mamy na różne rzeczy. Słuchajcie, naprawdę. Naprawdę. To jest niesamowite. Ja nie wiem. Ja pamiętam, jak pracowałem jeszcze, nie byłem w pełnoetatowej służbie, pracowałem w ostatniej firmie u mnie, to tam były sytuacje, że na przykład coś tam się stało i tam szefostwo obcinało pieniądze ludziom, nie? I kiedyś pamiętam, za pierwszym razem, ja się tak martwiłem, mówię, Boże, żeby tam mnie nic nie obcięli. A wiedziałem, że to nie trzeba coś tam zrobić, bo to obcinali to obligatoryjnie na przykład, no bo coś okradli coś, tam była taka mentalność, no to przecież rozłożyli to na wszystkich pracowników i koniec, nie? Taka sprawiedliwość zbiorowa, nie? I okej. Okay. I pamiętam, że to powiedział do mnie Duch Święty coś pierwszy i ostatni raz w tej sprawie. Powiedział tak, pamiętaj, gdziekolwiek w życiu będziesz pracował, tak? To zawsze ja ci płacę. Ja się zajmuję twoją wypłatą. Czyli ty gdzieś pracujesz, ale to ja płacę. Słuchajcie, nigdy w życiu ja nie miałem tam, że mi nie obcięli. Oni mi podwyżki dawali. Ja potem to krótko pracowali, podwyżki miałem. I mnie pytali, dlaczego mam podwyżkę, nie? Potem to nie mówiłem, że mam podwyżkę. Bośmy pytali. Ja powiedziałem raz, że dlatego mam podwyżkę, bo z Bogiem chodzę, ale to w ogóle puścili mi uszu. W ogóle. Nie, ale powiedz dlaczego. Ja mówię, no dlatego. Nie wiem, no co mam powiedzieć, tak jak powiedział Kwiczoł, Pyzdry pytał tam na Janosiku, mówi, ty, a dlaczego oni ci wszystko dają? A Pyzdra mówi, bo mnie lubią. No, bo mnie lubią. Jak ty jesteś człowiekiem, który stoi prawidłowo przed Bogiem i nie trzęsiesz się w finansach, rozumiesz? To nie ma w ogóle opcji, żebyś ty był człowiekiem, który nie ma pieniędzy. Czegoś nie ma. Nie ma. Czy ty jesteś w Polsce, czy ty jesteś gdzie indziej, czy ty jesteś w Afryce. Nie ma takiej opcji. Dlaczego? Dlatego, że Bóg jest Bogiem nieba i ziemi. On kiedyś powiedział, srebro i złoto do mnie należy. Bo Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Wiecie? Ale jak sobie w głowie nie przestawimy, to my myślimy, że to jest tak, że my musimy jakoś te życie tak trzymać w ręku, o tak, i wszystkie finanse tak trzymać. Brutto czy netto, dziesięcina. A się daje, czy się nie daje? Wiesz, ja mówię, weź, no weź. No dziesięcina, co to jest dziesięcina? Na maksa się przynosi pieniędzy, a nie dziesięcina tam. Dziesięcina to była w Starym Testamencie. Teraz jest stocina. Sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. My tak żyjemy. Ja jestem świadectwem tego. Kochani, chciałbym, żebyśmy dzisiaj poruszyli pewien taki temat i sobie trochę o nim tutaj pomówili, bo mam wrażenie, że to jest ważna rzecz dotycząca naszego wzrostu, dotycząca naszych zmian, dotycząca tego, co w naszym życiu jest najważniejsze, a w naszym życiu najważniejsza jest Boża obecność. Nasze życie musi być skoncentrowane wokół Bożej obecności. Rozumiecie? Boża obecność jest jakby podstawą naszego funkcjonowania codziennego. Tak samo jak nasze spotkania, one się grupują wokół Bożej obecności. I
całe nasze życie musi tak się grupować. Żeby, nasze, żeby Boża obecność była w życiu człowieka, bo patrz, Ty jesteś narodzony z Bożego Ducha i Bóg jest zawsze z Tobą. Zawsze. Dlaczego? Bo On jest w Tobie. Tak? Nie ma takiego człowieka, który jest narodzony z Bożego Ducha, a nie ma w nim Boga. No po prostu nie ma. Nie ma czegoś takiego też, że Bóg opuści tego człowieka. Bo On powiedział, nie zostawię Cię i nie opuszczę. No taka jest prawda. Ale to, że ktoś jest narodzony z Bożego Ducha i w Jego Duchu mieszka Duch Święty, czyli Bóg, to nie oznacza, że Boża obecność jest w życiu tego człowieka. Rozumiecie? Tak samo jak można mieć męża czy żonę, ale niekoniecznie być szczęśliwy w małżeństwie. Ktoś mówi, o, mam męża czy żonę. Ja mówię, okej. Okay. A jak tam u Was? Jak pies z kotem. No to nie jest szczęśliwe małżeństwo. No co to jest za różnica, że Ty masz... To ja nie wiem, czy ja bym chciał mieć taką żonę, żeby codziennie się z nią to w życiu, nie wiem, dusił ją, czy ona mnie i albo byśmy się nie odzywali do siebie, albo byśmy, ja nie wiem, ona śpi tam, ja śpię tam, rozumiesz? Albo wiesz, byśmy ze sobą rozmawiali, jak to się mówi, nie prywatnie, tylko jak? Służbowo. Gotowałaś? Nie. Umyłeś? Wiesz, o co chodzi? Byłeś w pracy i tak dalej. Co z dziećmi? To nie jest rozmowa, to jest małżeństwo? To nie jest rozmowa, to jest biuro. To biuro, tak się w biurze rozmawia, u nas w biurze się rozmawia. Natomiast można mieć męża i żonę, czy też żonę, natomiast niekoniecznie być szczęśliwy. Tak samo jak możesz chodzić z Bogiem w Tobie, ale niekoniecznie mieć Bożą obecność. Ponieważ to wcale nie jest tak, ludzie mówią, gdzie dwóch lub trzech, tam jest Pan. Ja mówię, jest, tylko niekoniecznie się ujawnia. Bóg się wcale nie musi ujawniać w życiu chrześcijanina. Bo Bóg potrzebuje gruntu do ujawnienia. Ja widzę kupę sfrustrowanych chrześcijan, którym brakuje Bożej obecności. Mówię, a w moim życiu to się nie dzieje. Ja mówię, jaka konkluzja? Boga ze mną nie ma. Ja mówię, jest! Bóg jest z Tobą cały czas. Cały czas. W Twoim duchu. A czemu w moim duchu, a czemu w moim życiu nie ma manifestacji Bożych? Ja mówię, aha, no to pogadajmy o tym. Teraz ja Ci to wszystko wyłożę. Najczęściej ludzie w tym momencie nie chcą, żeby im to głębiej wykładać, bo oni by chcieli usłyszeć dwa słowa na ten temat, a tu nie ma dwóch słów. Tutaj trzeba przygotować grunt, tak samo jak nie można w dwóch słowach powiedzieć, dlaczego małżeństwo jest nieszczęśliwe. Rozumiesz? To nie jest tak, że przez ciebie wiesz, no bo ty to, bo ty to, a ty to, a ty tam, to teraz zmienimy szybko i koniec. Absolutnie to tak nie działa. Trzeba przygotować pewien grunt. Przygotować pewien grunt. I uświęcenie to jest nic innego jak przygotowanie gruntu. Żeby wiecie, przyjaciele, że Duch Święty, który jest w naszym duchu, On w ogóle jest duchem. Bóg jest duchem. Zgadza się? Amen? Tak mówi Słowo. Teraz On mieszka w naszym duchu, bo to jest jedynie grunt, w którym On może zamieszkać. Duch mieszka w duchu. Ale żeby On mógł się uwolnić na zewnątrz, to musi przejść przez nasz umysł, emocje, decyzje i nasze ciało. Wiecie o tym? Żeby mógł wyjść. Bóg, jak Ci Bóg wyjdzie? Czym Ci wyjdzie? Jak Twój duch jest w środku Ciebie? Najpierw jest Twój duch. Wyobraź sobie, że to jest takie, tak jakby trzy spirale. Pierwsza spirala, pierwszy słup to jest duch. Wokół tego to jest dusza. Czyli duch jest zamknięty duszą. Istnieje tylko jeden kanał wylotu ducha bez udziału duszy i to jest mówienie innymi językami właśnie. Rozumiesz? W ogóle umysł Ci jest niepotrzebny, żeby modlić się innymi językami. Dlatego inne języki są tak ważne, ponieważ Bóg nam dał ten jeden element, którym możemy obejść, tak? Formułę umysłu naszego. Formułę umysłu. Dlatego ja nieraz widzę ludzi, którzy mają po prostu umysł płytki, po prostu jak staw w zegrzu, rozumiesz? A modlą się w innych językach, prorokują i tak dalej. Ktoś mówi, wow, jak to jest możliwe? Ja mówię, no jest możliwe, bo na tej drodze głupi nie zbłądzi. Rozumiecie, że łatwiej jest operować w darach, rozumiecie, niż mieć zdrowy umysł? Łatwiej! Bo to są dary! Jak sama nazwa wskazuje, jest to coś, co Ci podarowano. Ja Wam powiem Wam dylematy. Na pewno jesteście w ruchu charyzmatycznym i znacie prawidłowości modlitwy. Mam nadzieję przynajmniej taką. Wiecie, że jak się modlimy do Boga, tak, na przykład o uzdrowienie człowieka, to my nie prosimy Boga o uzdrowienie. Dlaczego? Bo Bóg uzdrowił ludzi. Amen? A więc co my robimy? My nakazujemy w imieniu tego Jezusa, który umarł za grzechy ludzi i poniósł na sobie choroby, nakazujemy chorobom odejść. Ja w życiu nie modlę się, Panie, uzdrów człowieka, bo to jest modlitwa, która nie jest prawdziwa. Ale
Może zauważyliście takie rzeczy na przestrzeni dziejów, a pewnie też w historii, która jest wokół was, że są ludzie, którzy się modlą absurdalnymi modlitwami. Panie uzdrów, błagam Cię, Panie! I ludzie są uzdrawiani. Wiesz dlaczego? Bo tam działają dary duchowe. Jak działają dary duchowe w tobie, to ty możesz szczekać, a człowiek będzie uzdrawiany. Spojrz na jednego, dar zadziałał. I koniec. I ja widzę ludzi, którzy nie mają poznania na temat władzy, ponieważ modlitwa, którą my się modlimy o ludzi uzdrowieńcza, jest modlitwą władzy, a nie modlitwą mocy. To władza. Główny element przepływu uzdrowienia to władza. Władza, nie moc. Moc jest niżej niż władza. Rozumiecie? Ale dary duchowe to są elementy mocy, które są udzielane niezależnie od nas, tak? I działają w duchu. I teraz się dzieje sytuacja. Jest ktoś chory i podchodzi człowiek zupełnie niezorientowany. I on nie wie, jak on się ma modlić, bo jego nikt tego nie nauczył, ale ten człowiek, tak? Został obdarowany przez Boga darem uzdrawiania, na przykład narządów ruchu. I przychodzi ktoś tam sobie pełgorze pod nosem, jakąś głupotę, kładzie rękę, ktoś jest uzdrawiany. I mówi, co się stało? O, to muchę przejechało. Dary działają. Tak działają dary. Dary niezależną, niezależne od nosiciela. Tak? Ale nasz umysł jest zależny od nas. Możesz operować w darach duchowych, a być imbecylem życiowym. Pustym jak bęben turecki i wskrzeszać z martwych. Ja się pytam, okej, okay, super, wskrzeszasz z martwych, tak? Ale nie umiesz zarobić, proszę ciebie, pensji więcej niż 1500 brutto. Rozumiesz? W końcu będziesz musiał sam się wskrzesić, bo umrzesz z głowy. Sorry, w Królestwie Bożym jest wszystko uporządkowane. Uporządkowane. I Duch Święty uczy nas, w jaki sposób mamy w pełnej oprawie uwalniać Jego obecność. Jego obecność! Mnie interesuje obecność Boża. W pełnej, jakby w pełni, rozumiesz? Full service. Mnie full service interesuje. Wszystko mnie interesuje związane z Bogiem. Mnie nie interesuje jakiś wycinek, bo ja tam sobie poprorokuję. Prorokujesz, halleluja, ale rób inne rzeczy też, tak? Pan mnie na proroka powołał. Dobrze, proroku, dalej głosisz Ewangelię proroku? Nie, bo ja prorokuję. Mówię, no ale to ja muszę ci powiedzieć, proroku, że zadam prorokuj. Ale ty głosi Ewangelię, uzdrawiaj chory, skrzeszaj z martwych, proszę ciebie, wypędzaj demony. Bo to jest twój urząd proroczy, tak? Ale twoja podstawa egzystencji duchowej to jest szerzyć Ewangelię, tak? Na podstawie znaków i cudów. Nieważne, czy ty jesteś prorok, czy ty jesteś apostoł, czy ty jesteś sekretarka. Nieważne, kto ty jesteś. Ty masz robić te rzeczy. Nie każe ci iść na stadion, ale każe ci iść do sąsiadki. Rozumiesz? Iść do sąsiadki i powiedz, że ją Bóg kocha. Bo kto tam pójdzie do tej sąsiadki? Kto tam pójdzie? Reinhard Bonnke? Reinhard pójdzie do niej. Rozumiesz? Reinhard ma kupę roboty w Afryce. Tak? Się nie interesuje twoją sąsiadką. Dlaczego? Bo on nie wie, że ona jest w ogóle. Bo Bóg go nie posłał do sąsiadki. Ale jak ty się narodziłeś, proszę ciebie, na nowo z Bożego Ducha, 1,5 metra od jej mieszkania, to zgadnij, kto jest posłany do sąsiadki. No zgadnij, no. Pięknie. Właśnie ty. Obojętnie, kim ty jesteś i co sobą prezentujesz, to masz Ducha Świętego. A więc nam jest potrzebna manifestacja Bożej obecności non-stop. My ludzie tutaj w tym kościele, w tej wspólnocie, byli ludźmi, którym będzie towarzyszała Boża obecność ustawicznie. Ja bym w ogóle chciał, żebyś ty chodził po tym świecie, rozumiesz? A diabeł, żeby walił w pory, jak tylko się dowie, że gdzieś się pojawiasz. Takie jest moje marzenie. Żeby po prostu piekło się ciebie bało, tak? Niebo tobie dopingowało, tak? A ludzie chcieli się choćby chwycić kawałka twojego ubrania. Amen. Takie jest moje marzenie. Moje marzenie jest takie, żebyś był zaspokojony w każdej dziedzinie życia. Żebyś był zdrowy, żebyś miał dobrą rodzinę, rozumiesz? Żebyś był szczęśliwym człowiekiem. Żebyś był wyluzowany, żebyś nie chodził spięty jak agrafka, rozumiesz? Żebyś był człowiekiem, który jest człowiekiem niosącym Bożą obecność. Ja tak rozumiem życie Kościoła. Ja nie rozumiem, przepraszam, Kościoła jako ustawicznego leczenia innych ludzi. Przyjdźmy, wyleczmy się. Albo przyjdźmy, ja nie wiem po co. Są takie kościoły, że po prostu człowieku tam się nic nie dzieje. Nic się nie dzieje. Duchowego. Fizycznie się dzieją różne, ale duchowego się nic nie dzieje. Nie wydarza się nic.
Jest w porządku, przyszliśmy, impreza religijna, o której mamy dzisiaj imprezę religijną, o 10:30, fajnie, wpadniemy na imprezę religijną, na Roma, to lepiej iść do Arkadii. Lepiej się pokręcić po Arkadii, wiesz, coś w promocji złapiesz. Ja już na to zapowiem dwie kurtki po 42 zł. Wiesz, no to człowieku, no. To lepiej się pójnąć, rozumiesz, o to chodzi naprawdę, niż iść na religijną imprezę, bo to trzeba być zboczeńcem, rozumiesz, żeby przychodzić z poczucia obowiązku do kościoła. Rozumiesz, jest wiele fajniejszych miejsc, tak? Naprawdę, to kościół to jest czynny organizm. Amen. To jest organizm. To jest coś, co nie tylko jest zbiorowiskiem szczęśliwych fanatyków, ale jest też strzałą wypuszczoną prosto w tyłek diabła. Amen. Rozumiesz? To jest Kościół. Amen. Kościół. Ciało Chrystusa. Amen. Ciało Chrystusa. Chrystus jak chodził po ziemi, tak? To demony w ogóle jęczały. Tak się demony zachowywały. Znowu przyszedłeś! Przed czasem, znamy czas! Ty później powinieneś przyjść. Nie! To był Jezus! Zamknij się! Wejdź z Niego! Jezus! Jezusik ten taki. To ten, co się śpiewa o nim. Lulajże Jezujów. To na Jego imię, tak? Demony zapaści dostawały. Amen. A On jest w nas! On jest w nas! W nas! W nas! We mnie i w Tobie! Ten sam Jezusik! Rozumiesz? Ten sam Jezusik jest w nas. W ogóle się nie zmienił, więcej poszerzył się. Amen. Rozumiesz? Ja zawsze mówię, człowieku, Jezus w życiu nie miał takiego dojścia do ludzi jak my. Rozumiesz, co to znaczy? To znaczy, że jadę Cię na nabożeństwo, umieszczam, proszę Ciebie, świadectwo i proszę Ciebie, dzisiaj do wieczorem to sprawdzę i tam 500 osób to usłyszy. 500 osób. Rozumiesz, o co tam chodzi? 500 ludzi. Już 500 ludzi to przeczyta. Tam jest numer telefonu do Ciebie, jak składałeś to świadectwo. To takie proste rzeczy. Tak? Dzisiaj oglądają nas ogromne ilości ludzi. Dlaczego? Dlatego, że Jezus powiedział, będziecie czynić rzeczy większe niż ja. I teraz jaki jest nasz cel? Musimy udrożnić naszą duszę, tak? Aby Duch Święty mógł się swobodnie uwalniać. Udrożnić naszą duszę. Udrożnić. Dlatego też w księdze Jeremiasza, w 3 rozdziale, Bóg pokazuje nam bardzo ważną rzecz. Księga Jeremiasza, 3 rozdział, od 16 do 17 wersetu. Na razie przeczytamy. A gdy się rozmnożycie i rozplenicie w kraju w owych dniach, mówi Pan, już nie będą mówić o skrzyni przymierza z Panem i nikt o niej nie będzie myślał i nikt jej nie będzie wspominał. Nikt nie będzie odczuwał jej braku, ani też nie będą sporządzać nowych. W owym czasie będą nazywać Jeruzalem tronem Pana i tam w Jeruzalemie zgromadzą się wszystkie narody w imieniu Pana i już nie będą postępować według uporu swojego złego serca. Ale zostaniemy przy całym tym 16 i przy pierwszych słowach 17, bo w tym czasie będą nazywać Jeruzalem tronem Pana. Chcę, żebyś zrozumiał jedną rzecz, że tożsamość w Chrystusie wyklucza zewnętrzny zachwyt Bogiem. To jest bardzo ważna rzecz. I do tego my musimy dążyć. Popatrz, tutaj mówi ten 16 werset. A gdy się rozmnożycie, podkreślam słowo gdy. Tak? Gdy się rozmnożycie i rozplenicie w kraju, w owych dniach, mówi Pan, już nie będą mówić o skrzyni przymierza z Panem, czyli już się nie będzie mówić o tym. Tak? I nikt o niej nie będzie myślał. I nikt jej nie będzie wspominał, i nikt nie będzie odczuwał jej braku, ani też nie będą sporządzać nowej. W owym czasie będą nazywać Jeruzalem tronem Pana. Zobacz. Rozmnażanie i rozplenienie w kraju to jest analogia do duchowego rozwoju, który skutkuje odnalezieniem siebie w Bogu. Posłuchaj, kim jesteś w Bogu? Za kogo Ty się uważasz? To jest bardzo ważna rzecz. Za kogo Ty się uważasz? Czy Ty jesteś człowiekiem, który szuka zewnętrznego zachwytu? Czy Ty jesteś człowiekiem, który szuka Boga w sobie?
To jest bardzo ważne. Jakim ty jesteś człowiekiem? Bo ludzie w Kościele dzielą się na dwie kategorie i mieścisz się w którejś z tych kategorii, w jednej z nich. Albo jesteś człowiekiem, który szuka zewnętrznego zachwytu, czyli człowieka, który szuka skrzyni przymierza z Panem. Skrzynia przymierza z Panem była widzialną skrzynią. Gdzie skrzynia wchodziła, tam się manifestował Bóg. Ale zobacz, co mówi te proroctwo. Gdy się rozmnożycie i rozplenicie w kraju, w owych dniach, mówi Pan, już nie będą mówić o skrzyni przymierza z Panem. Oni wszyscy wtedy chcieli mieć skrzynię przymierza. Oni wszyscy chcieli mieć zachwyt. Ale Bóg mówi, idą dni! To było dla nich nieczytelne. O co to chodziło? O jakie dni? Wiesz, o jakie dni? One się zaczęły od dnia Pięćdziesiątnicy. Zaczęły się od dnia Pięćdziesiątnicy. Od dnia Pięćdziesiątnicy, kiedy trzecia osoba Boża zeszła na ziemię. To był czas, kiedy to było napisane, kiedy na ziemi, tak, nie funkcjonował Bóg. Oni mieli tam coś zewnętrznego. Zewnętrznego. I to wprowadzało w nich zachwyt. Dzisiaj ludzie szukają zewnętrznej rzeczy. Och, jakżeż cudownie. Ja mówię, super. A ja mam, tak, w domu. Ty szukasz miejsca zewnętrznego zachwytu, a ja mam tak w domu. Pytanie, czy też chcesz tak mieć w domu? W ogóle to jest bardzo ważna sprawa. Czy chcesz mieć obecność Boga w domu? W ogóle, czy chcesz mieć Boga w domu? Patrz. Kiedy się rozmnożycie i rozplenicie w kraju, to jest analogia do rozwoju naszego ducha. To jest analogia do uwalniania naszego ducha. Im więcej w naszej duszy zajmuje przestrzeni Boża prawda, tak, tym mniej szukamy zewnętrznego zachwytu, ponieważ jesteśmy zachwyceni 24 godziny na dobę. Kiedyś jeden ewangelista, zapytany, słynny ewangelista, zapytany, co by mógł powiedzieć o atmosferze nieba? Do czego mógłby ją porównać? I to było przed kamerami i tak dalej. I on był takim ortodoksyjnym ewangelistą, bo to nie był człowiek naszego ruchu. I w jego kręgach to w ogóle było. On mówi do orgazmu. Mówi, jedyną rzeczą tutaj na ziemi, którą jestem w stanie porównać do atmosfery nieba, jest ustawiczny orgazm. Oni o nim mieli tam wszyscy. W ogóle z jego ust się w ogóle nie spodziewali tego. Wiecie? W ogóle. Po prostu. Facet ich rozłożył. Dlaczego? Opowiedział im w ogóle prawdę. Powiedział im prawdę. 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 Nie wiem, czy ktoś z Was brał kokainę w życiu, czy nie. Różnie to bywa w kościele. Ja wąchałem koks, jarałem krak, wydawałem tysiące dolarów na to. Co mnie kręciło w kokainie, powiem Wam. To był narkotyk, który doprowadza do tego, że poruszały się w moim mózgu, że poruszały się w moim mózgu takie elementy wytwarzające hormon szczęścia. Ja byłem szczęśliwy po kokainie. W ogóle wiecie, kokaina jest po to, żeby wytworzyć w człowieku sztuczny poziom szczęścia. W ogóle wielu moich kolegów umarło od kokainy. Jak oni umarli? Z przedawkowania. Szczęścia. Ze szczęścia. Tak jarali, albo tak wąchali, że po prostu umarli. Ze szczęścia. Cały czas chcieli być w tym, nie? Ale kiedy po raz pierwszy brałem kokainę, kiedy mój starszy kolega, znający się na tym lepiej, wygotował mi solidną grudę kraka i powiedział, zapal. Ale spojrzał mi wcześniej głęboko w oczy i powiedział tak, pamiętaj, już nigdy o tym nie zapomnisz. Ja mówię, co? Ty mi nic nie rusza. Wiesz, o co chodzi? Fakt był taki, że zawsze potem dążyłem do tego pierwszego razu. Chciałem, żeby było tak, jak za pierwszym razem. To było najsilniejsze, najpotężniejsze. I tak naprawdę nauk narkotyczny polega na tym, że człowiek chce wrócić do tego pierwszego razu, tylko się już nigdy nie wraca. Ten pierwszy raz już nigdy nie wróci. Bo to była pierwsza ingerencja zewnętrzna w twój umysł, rozumiesz? I to zawsze będzie jedynie później słabsze. Teraz posłuchaj. Ludzie,
którzy są nastawieni na zewnętrzną, na zewnętrzny zachwyt Boga. Nigdy nie będą zaspokojeni. Nigdy. Oni zawsze będą szukali tego największego przeżycia. Ja usługuję tyle lat wśród ludzi, wiecie, jesteśmy w różnych miejscach, byliśmy w miejscach tak zwanych starych poruszeń, gdzie ludzie mówili, no wtedy to jak wiał Duch Święty, ja mówię, ale kiedy? No wtedy przed wojną tam się zaczęło na wschodzie, ja mówię, ty, ale mamy rok na przykład 2014, mówię, bracie, nie wieje już tam. Tam nie wieje teraz. A gdzie wieje? Ja mówię, tu. Tu wieje. I mówię, trzeba się zająć tym wiaterkiem. Mamy wiaterek taki, tak? I tym wiaterkiem musimy wjeżdżać, proszę Ciebie, w ten kraj, tym wiaterkiem. My nie będziemy wspominać, tak, co się działo na wschodzie lat temu 70, tak? Halleluja! Oni tam latali sobie, tak? Ale to było ile lat temu? 70 na przykład. Jeżeli ja teraz będę się zachwycał, o, tak było, tak? To człowieku, to ja się wykończę. Jeżeli coś przeżywasz, przeżyłeś z Bogiem, to to nie jest coś, do czego masz w ogóle wracać. Rozumiesz mnie? To jest bardzo ważne. Nie wracamy do przeżyć z Bogiem! Boga przeżywamy dziś! Nie zamierzam wracać do poprzednich namaszczeń. Nie będę rozkliwiał się nad dotknięciami Pana w moim życiu. Nie będę ich wspominał. Nie będę siedział dzisiaj i opowiadał, no wiesz, 2 lata temu to Bóg mnie dotknął. Ja chcę, żeby mnie teraz Bóg dotykał. Amen. Więc co? Wypracowuję sobie stały program dotykania przez Pana. Amen. Co robię? Rozmnażam się i rozpleniam w kraju. Tworzę sobie infrastrukturę ducha. Rozumiesz, o co chodzi? Mnie w ogóle interesuje, tak? Ustawiczny kontakt z Bogiem. Nie od czasu do czasu. Nie od nabożeństwa do nabożeństwa. Nie od imprezy religijnej do imprezy religijnej. Nie od nałożenia rąk do nałożenia rąk. Mnie interesuje ustawiczność. Ustawiczność. Cały czas. Non-stop. Non-stop. Wiecie, przyjaciele, po co Bóg nam dał pewne rzeczy do ciała? Na przykład smak. Między innymi jest po to, żeby było nam miło, bo Bóg lubi, jak jest nam miło. Ale głównym celem posiadania kubków smakowych jest to, żebyśmy chcieli jeść. W ogóle. Jakby nie było tego, to nikt by nie, cóż za głupia rzecz. Jakby nikt byś nie czuł smaku rzeczy, wkładanie rzeczy tutaj do tego, mielenie tego, to jest absurd. Gdyby Bóg nie dał ludziom orgazmu, ludzie by seksu nie uprawiali, bo ja nie, ale to po co? To było absurdalne. To jakieś ćwiczenia gimnastyczne w dziwnych pozycjach, rozumiesz, bzdura. Po co to robić w ogóle? Po co to robić? Ktoś powiedział, co za w ogóle idiotyzmy. Mamy pewne rzeczy dane przez Boga, aby one nas stymulowały, tak? Rozumiesz? Seks jest super, natomiast on nie jest tylko po to, rozumiesz, żeby się świetnie czuć. W ogóle dzieci by się nie rodziły, jakby nie było popędu seksualnego, rozumiecie? W ogóle by nie było ludzi na ziemi. Bóg wiedział, że w życiu nie przyjdzie mężczyźnie i kobiecie do głowy na tak zwanym, proszę Ciebie, wiesz, wolnym biegu, żeby oni po prostu mieli dziecko ze sobą. Przecież w życiu po Adamowi nie przyszło takie coś do głowy. Po co? Wiesz, o co chodzi? Przecież Adam miał inne sprawy, na przykład iść porozmawiać sobie z niedźwiedziem. Niedźwiedź, że da Ci imię, w ogóle. Nie. Bóg dał nam stymulatory. Po co? Abyśmy byli w stanie ustawicznego zaspokojenia. Amen. Stymulatory są po to właśnie, rozumiecie? To są stymulatory. Mnie interesuje to, abym ja miał ustawiczną obecność Boga. I teraz, dlaczego ja się zająłem rozwojem swojego ducha? Dlaczego ja zacząłem szukać wewnątrz, a nie na zewnątrz? Bo ja chciałem czegoś stałego w życiu. Ja w ogóle taki stabilny jestem. Rozumiesz? Ja w ogóle lubię stabilne rzeczy. Jestem ryzykantem, lubię ryzyko, lubię coś tam sobie, rozumiesz, gdzieś popłynąć w tym ryzyku. Natomiast ja lubię stabilizację zasadniczą. Ok? Stabilizację. Jak mnie zapytasz, czy chcę, jakbym chciał spędzić i być w wakacje, no to i powiesz, co chcesz, żebyśmy na przykład popłynęli sobie i popływali po morzu? Ja mówię, ja wolę na lądzie chodzić. Ja mogę popływać po wodę, nie chodzi o to, żeby wolę na lądzie, nie? W ogóle stabilnie, tak?
Jak mnie zapytasz, gdzie chcę iść z tobą na spacer, czy na przykład, czy na bagna, proszę ciebie, czy po asfalcie, nie, po asfalcie. No tak stabilnie, na bagna też ja się nie boję tych bagien. Ale normalnie nie kręci mnie to, żeby tam iść na te bagna. Przetrwamy na tych bagnach, gdzieś tam włącza ten instynkt przetrwania, rozumiesz? John Rambo mi się załącza, ja przetrwam z tobą razem, będziemy sobie tam żyć i budować. Tylko jak mnie zapytasz, jakbym chciał, to ja chcę stabilnie! Stabilnie i ustawicznie! Ja tego chcę w swoim życiu. Ja nie chcę chrześcijaństwa od przypadku do przypadku, od namaszczenia do namaszczenia. Ja nie chcę być uzależniony od namaszczonych ludzi. Ja tego nie chcę. Ja tego nie chcę. Ja sam chcę być namaszczony. Rozumiesz? Ja chcę się podłączać pod własnego ducha. Ja chcę brać w tej elektrowni ustawicznie sam. 24 godziny na dobę mi to działa. Nie muszę tam dzwonić, weźmie tam, coś zrób. Rozumiesz? Jakoś mnie tu... Daj mnie swojego czegoś. Ja mam swoje. Ty masz swoje. Ty masz swoje. Ty masz swoje. Ty masz odrodzonego ducha. Ty nie potrzebujesz szukać skrzyni przymierza. Gdzie ona tam skrzynia? Teraz ludzie skrzyni przymierza szukają. Archeolodzy. Gdzie jest skrzynia przymierza? Gdzie leży? Ja mówię gdziekolwiek. A co ci, po co ci skrzynia przymierza? Trzeba znaleźć skrzynię przymierza. Jak będzie znaleziona skrzynia przymierza, to przyjdzie Jezus. Ja mówię, ale ty uważasz, że Jezusowi jest skrzynia przymierza potrzebna? Albo Arka Noego. Jezus zobaczył świątynię, która była budowana 70 lat. Popatrzył na nią. Oni mówią do Niego, Panie, spójrz jaka piękna. Oni zewnętrzny zachwyt, wiesz. A Jezus popatrzył, no spójrzcie to. W 3 dni odbuduję. What? Jak to? Spójrzcie to? No już 70 lat pracowaliśmy na tym, zachwycajmy się. Ale Jezus mówi, dobra, przestań. Tak, to jest okej. To jest w porządku, tak? Ale ja mam dla was coś innego, tak? Nie wiem, czy jesteście gotowi, żebym wam powiedział pewien dowcip. To jest ważne, żeby zobrazować tą sprawę. Dobrze. Był sobie kiedyś taki cwany słoń. Bardzo cwany słoń. I ten słoń stoi sobie i patrzy, jak to sobie życie poleży. I leci kolibra. I on złapał tego kolibra, a ciebie go wciągnął trąbą. Ten kolibr przeleciał i wyleciał dymkiem. A słoń mówi, atra. A wiecie, co to jest atra? Taki wysoki stan duchowego zlotu. Euforia. Mówi, atra. Następnego dnia to samo. Następnego dnia to samo. Ale cały czas myślał, jak sobie w ogóle załatwić sprawę na stałe. Czwartego dnia złapał kolibra, wciągnął go trąbą i trąbę sobie w tyłek wsadził. I mówi, wieczna atra. Musiałem wam to zobrazować, żebyście zobaczyli, o co w ogóle chodzi. W ogóle o to chodzi. W ogóle o to chodzi. Chodzi o stałość. Chodzi o stałość. Jezus wielokrotnie używał różnego rodzaju bezbożnych porównań. Rozumiecie? Wiecie dlaczego? Żeby zobrazować Królestwo Boże. Królestwo Boże. Zobrazować Królestwo Boże. Musisz rozumieć, o co chodzi. Słowo Boże mówi do nas tak. A gdy, czyli kiedy wy w ogóle, gdy zaskoczycie, że o to chodzi, gdy się rozmnożycie i rozplenicie w kraju, czyli kiedy zaskoczycie, że jestem w was i teraz waszą najlepszą inwestycją jest rozwijanie mojego ducha, inaczej, rozwijanie waszego odrodzonego ducha, abym ja się mógł poruszać po całej waszej duszy. Kiedy wy tak zaskoczycie, tak, to przestaniecie robić co? Mówić o skrzyni przymierza, szukać skrzyni przymierza, pytać, gdzie ona jest, bo będzie wieczna atra. Rozumiem? Wieczne zadowolenie duchowe. Tak, kiedy ty się znajdziesz gdzieś z twoim stałym zadowoleniem duchowym w jakiejś formule namaszczenia, to będziesz miał podwójny strzał. Halleluja! Wtedy właśnie zaczynają dziać się potężne rzeczy, bo ludzie zaspokojeni duchowo wchodzą w chwałę Bożą i zaczyna być, wiesz co? Eksplozja, eksplozja, eksplozja. Tak?
I wtedy zaczynają się najpotężniejsze manifestacje. Kiedy ten, który ma, wszedł w miejsce, w którym ma więcej. Bo kto ma, temu będzie dodane. Widzisz, żeby mieć dodane, trzeba mieć. Słyszysz? Żeby mieć coś dodane, trzeba mieć. Kościół szuka, żeby mieć. Chciałbym mieć, chciałbym mieć. Ja mówię, zaraz, stój. Żeby mieć, trzeba mieć. Skąd mam wziąć? Stąd. Stąd. Ja muszę brać stąd. Prawdziwy ty to nowy ty. Prawdziwy ty to nowy ty. Chodzenie w Chrystusie to chodzenie w świadomości nowego siebie w Chrystusie. Za kogo się uważasz? Zobacz. Wczoraj mówiliśmy o tym na szkole. Proszę was w ogóle, ludzie, przychodźcie na szkoły wiary. Niech na tych szkołach będzie więcej ludzi. Tam nie będzie tylko 20-30 osób. Dlaczego? Te szkoły są bardzo ważne. Te szkoły są bardzo ważne. Ja wczoraj mówiłem, pokazywałem z Pisma Świętego, że Bóg widzi w nas Chrystusa. Za kogo się uważasz? Jeżeli się uważasz za Ździśka, Ryśka, Hanie, Krysie, rozumiesz? To na pewno będziesz człowiekiem, który będzie szukał zewnętrznego zachwytu. Ale jeżeli uważasz się za Chrystusa, tak? To nie będziesz szukał. Jak to możesz szukać jeszcze, jak już masz wszystko? A więc jeśli ty się znajdziesz w chwale, znajdziesz się w chmurze jakiejś, tak? Bożego dotknięcia, to ty będziesz po prostu jak Messerschmitt. Bo na co dzień wiesz, że jesteś Chrystusem w oczach Boga. Na co dzień to wiesz. Na co dzień jest to dla ciebie jasne, jak 2 × 2 = 4. Tak? Wstajesz rano, kładziesz rękę na brzuchu, myślisz, halleluja, Boże, halleluja. Jestem świątynią Twoją. Chodzenie w Chrystusie to chodzenie w świadomości nowego Ciebie. Nowy Ty.